Okej, okay. cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto. Bitcoin spada jak szalony, a to jeszcze niedawno było w Salwadorze. Fajerwerki, świętowanie bitcoina. A na ten moment bitcoin osiąga praktycznie 20 tysięcy dolarów. Bardzo duża ściana zakupowa, zwróćcie uwagę, jest na poziomie 20 tysięcy dolarów. Tutaj od tego poziomu się odbił. No, i pytanie jest: czy przybijemy ten poziom? Będziemy sobie na to pytanie odpowiadać, analizować różnego rodzaju dane on-chain i również dane fundamentalne, również ostrzeżenia przed atakami hakerskimi. Informacja o Celsiusu, również informacja od Billa Gatesa, co myśli na temat kryptowalut, MicroStrategy, czy może zostać zlikwidowane, oraz Stablecoin Trona, czyli USD. Słuchajcie, traci swój pek, 3% do dolara. No i o tym będziemy mówić. Również wasze komentarze tutaj na kanałach naszych na Telegramie będziemy e, mówić o tych komentarzach, bo tutaj bardzo ważny też komentarz odnośnie właśnie danych on-chain się pojawił. No i co? Jedziemy z tematem po to, żeby wiedzieć, w którym kierunku ta cena Bitcoina może się udać. Także na samym początku zwróćcie uwagę dane fundamentalne na szybko. Na początek ostrzeżenie przed hakerami, którzy bardzo często klonują różnego rodzaju strony. Klonują nawet Metamask, klonują nawet Coinbase po to, żeby po prostu zabrać wasze kryptowaluty. Bądźcie na to uważni, ja sam otrzymuję codziennie po kilka różnych maili, po kilka różnych wiadomości na telegramie z różnymi linkami i tak dalej, żebym kliknął. W nic nigdy nie klikam, nic nigdy nie otwieram, po prostu bardzo strzegę się przed jakimiś zewnętrznymi zewnętrznymi software'ami, które ktoś do mnie wysyła, tak? Takich rzeczy nigdy nie robię i tym bardziej zawsze uważajcie właśnie jak Klikacie w jakiekolwiek linki, żebyście zawsze znajdywali je z oficjalnych źródeł. Kolejna informacja od Celsiusa. Celsius nadal wstrzymuje wypłaty środków. Celsius to jest platforma pożyczkowa. Przypomnijmy o tym, że Celsius ma tutaj nie niedawno kłopoty, prawdopodobnie tutaj już z tego nie powstanie. Kolejna informacja od Billa Gatesa. Bill Gates mówi o tym, że jego zdaniem kryptowaluty, NFT

Okay. Generalnie, generalnie Bill Gates mówi, że jest w zasadzie poza rynkiem kryptowalut, że jest poza rynkiem, że oni, ani nie shortuje bitcoina, ani nie longuje bitcoina, po prostu się temu przygląda, uważa, że to jest właśnie oparte na teorii większego głupca, czyli greater fool theory, czyli teorii, która po, polega na tym, że żeby jak kupujesz jakieś aktywa, to uważasz, że zaj, zawsze znajdzie się jakiś większy głupiec, który od ciebie to aktywo później kupi, tak? No i w związku z tym tutaj jest ta e, wartość e, jakby takiej piramida idzie. Zaraz będziemy też o tym mówić, bo to jest też ważna tutaj rzecz. W trakcie, pamiętajcie, w trakcie spadków rynku, tak jak jest teraz, będzie dużo pojawiało się negatywnych newsów po to, żeby te ceny jeszcze bardziej zbić w dół, po to, żebyście się wyprzedawali ze swoich kryptowalut. Ok, idziemy dalej. Kolejna informacja MicroStrategy. Tutaj jest dużo pogłosek na ten temat, że MicroStrategy będzie się likwidowało, jeżeli zajdzie poniżej 21 tysięcy dolarów Bitcoin. I już Bitcoin szedł poniżej tych 21 tysięcy dolarów. Czy MicroStrategy otrzyma margin call? Ja tego nie wiem. Wiemy tylko tyle, że MicroStrategy dwa dni temu przeniosło część swoich bitcoinów, niewielką część, niemniej jednak przeniosło na inny portfel, czego zazwyczaj nie robiło. Oficjalnie te bitcoiny mają być pokryciem, zabezpieczeniem właśnie tej pożyczki. Jeżeli Doszłoby do takiej sytuacji, jak mieliśmy z Luną, a przypomnijmy, dlaczego Bitcoin spadł poniżej tych 30 tysięcy dolarów, ponieważ wszyscy wiedzieli, że Luna, że, Terra, że Luna Foundation Guard będzie się wyprzedawać, będzie sprzedawać swoje bitcoiny. Jak bi cena Bitcoina zajdzie, przypomnijcie mi poniżej 31 albo poniżej 30 tysięcy dolarów, tak? I, wszyscy pod, I rynek pod to zagrał. Spekulanci pod to zagrali, chcieli zbić cenę bitcoina poniżej tych 31, żeby oni musieli się wyprzedać. A w związku z tym, jak oni się wyprzedawali, no to polała się krew na rynku, i w związku z tym te ceny poszły jeszcze niżej do obecnego momentu, czyli 20 tysięcy dolarów. I teraz jest podobne zagranie. Jeżeli wszyscy wiedzą, że MicroStrategy ma pożyczkę, od tutaj firmy, której nie pamiętam, natomiast ma pożyczkę na swoje bitcoiny to jeżeli wszyscy wiedzą, jeżeli wszyscy wiedzą, że MicroStrategy będzie zmuszone wyprzedawać swoje bitcoiny, jeżeli inwestorzy będą sprzedawać akcje, będą uciekać z MicroStrategy, będą chcieli odzyskiwać e, ten kapitał jakoś, tak? To oni poniekąd będą musieli te bitcoiny sprzedać i w związku z tym te ceny zdampują jeszcze niżej cenę bitcoina. E, rozumiecie? Więc tak, taka tutaj jest mechanika tego wszystkiego. I Michael Seller zarzeka się, że oni tego nie zrobią, że nie sprzedadzą bitcoinów. Cały czas tutaj postuję. W zasadzie ostatni post jest przed 15 godzin. Ok, zobaczymy, będziemy to obserwować. Będziemy obserwować i będziemy pod to grać. Dajcie znać też oczywiście w komentarzach, co o tym sądzicie. I pamiętajcie, ja tutaj nie jestem żadną gwiazdą proroczą. Nie przepowiadam przyszłości. Po prostu analizuję fakty tak jak Wy. Analizuję dane. Codziennie przed tym monitorem siedzę, żeby tutaj znajdywać jakieś najciekawsze newsy i też sam na tym rynku dobrze obstawiać. Kolejna informacja to jest informacja od e, Trona, e, no i kolejny stablecoin algorytmiczny e, stracił swój PEG, 3% już stracił, e, w takim maksymalnym miał ponad 4% straty w stosunku do dolara, zwróćcie uwagę, no to jeszcze kilka godzin temu e, to było, natomiast o, o tyle jest dobrze według tego co ja widzę na stronie e, USDD, że oni zarzekają się, że ich zabezpieczenie jest na poziomie 311%, więc słuchajcie, zabezpieczenie przykładowo UST właśnie nie było tam tego zabezpieczenia. Zabezpieczenie na UST było na poziomie około 14%, czy około 7% wtedy, jak e, miało, następował ten dipak. Natomiast na chwilę obecną zabezpieczenie USDD jest na poziomie 311%, więc to jest dużo większe zabezpieczenie niż e, zabezpieczenie, które miało USD, więc to jest dużo dużo lepiej. Token addresses, collateral details. I tutaj jest jakby cały opis tego wszystkiego. też, jeżeli tutaj wnikniecie jakoś głębiej w to, to też będę ciekawy waszych opinii. Na ten moment wydaje się jakby to FUDem, żeby USDD miało stracić swój peg, ale też pamiętajcie, ja zawsze mogę się mylić. Rok temu, rok temu mieliśmy sytuację, gdy Salwador cieszył się, świętował z przyjęcia bitcoina. To świętowanie wyglądało w taki, właśnie w taki sposób. Natomiast teraz na chwilę obecną wychodzi na to, że Salwador kupował bitcoiny po 50% drożej niż w obecnej cenie. Średni ich zakup bitcoinów był na poziomie 30 tysięcy dolarów. Na chwilę obecną Bitcoin kosztuje około 20 tysięcy dolarów. W związku z tym teoretycznie oni są tutaj na bardzo dużej stracie. Ale, ale, jest jedno ale. Warto zauważyć tutaj wypowiedź ich ministra finansów, że według właśnie ich ministra finansów tutaj ta wypowiedź gdzieś była ich zakup bitcoinów nie przekracza więcej niż 0,5% ich budżetu. 0,5% of National General Budget. W związku z tym, okej, okay, jakby marketingowo to nie wygląda dobrze, natomiast praktycznie, faktycznie. Jeżeli rzeczywiście tak jest te 0,5% budżetu, to wydaje się, że Salwador tutaj się nie ma czego bać, chyba że organizacje typu IMF, chyba że organizacje jakieś zewnętrzne, którym zależy na tym, żeby po prostu Salwadorowi się nie powiodło w tym wszystkim, będą szorować Bitcoina tak długo po dnie, będą niszczyć, nie wiem, morale wśród ich obywateli, żeby żeby powstały tam niby, niby w cudzysłowie mówię, zamieszki, jakieś rewolucje i tak dalej, i tak które mogłyby obalić zły rząd, tyrana e, Najkiba Bukeli no i innymi słowy po prostu wrócić do tradycyjnego dolara, który jest jedynym, jedyną właściwą walutą. Dajcie znać oczywiście, co wy o tym sądzicie, co wy na ten temat uważacie, też wasze komentarze są tu bardzo cenne, no i ja w dyskusję też będę starał się włączać no, i mamy Bitcoin na 20400. Ok? No i teraz, jeszcze tutaj na samym końcu, komentarz od Was. Zwróćcie uwagę, jeden z użytkowników na Telegramie napisałeś. A teraz, Drogi Max Data Crypto zaprezentuje wam coś, co pokaże, jak analizy on-chain są gówno warte. Ok? I tutaj jest link do tego tweeta I ten tweet jest ja rzeczywiście się zagłębiłem w ten tweet. Zacząłem, zacząłem go czytać. Generalnie chodzi o pobieranie danych z OnChaina, o analizowanie ich, agregowanie, jakby wyciąganie wniosków, które portfele należą do kogo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na samym początku jest tutaj zawarta w tym całym tweetu teza, która jest niewłaściwa, czyli fakt, że ani jeden. Analityk Onchain nie przewidział spadków w maju i w maju 2021 oraz w listopadzie 2021. Dlaczego? Tutaj zawarł taką tezę-fakt, że nikt ani jeden analityk Onchain tego nie przewidział. No i to, to jest błędny fakt. Na samym początku zwróćmy na to uwagę, że. No, Konkretnie, no my przewidzieliśmy to, tak, tutaj nie będziemy jakby owijać w bawełnę, my to przewidzieliśmy i to jest w naszych danych historycznych, na naszym telegramie, tutaj są linki do tych tweetów, które informują o tym, że, proszę bardzo, maj, 10 maja, tuż przed spadkami, informujemy o tym, że, czekajcie... Czekamy na spadki maks do 12 maja, okolice godziny 15. Spadki zaczęły się kilka godzin przed godziną 15. Tak wynika z analizy poprzednich ty tego typu wpływów, które dawały o sobie poznać przynajmniej po około dwóch dniach. Dalej, kolejny tweet. 12 maja. Czekamy na spadki, jestem poza rynkiem. Kolejny tweet. 10 listopada, czyli też przed tymi największymi spadkami, poziom Bitcoina 68 tysięcy dolarów. Zabezpieczam kapitał pod trading, wchodząc do stablecoinów, godzina 17. Jakieś taka e, analiza 17 listopada, tak? W związku z tym, zwróćcie uwagę, to, to nie jest prawda, że jakby w momencie, w którym się czegoś nie przewidzi, wszystkie analizy są gwarte. Pamiętajcie, analizy mogą nam pomóc zdobyć jakąś przewagę nad rynkiem. Różnego rodzaju analizy: analizy on-chain, analizy danych newsów, fundamentów, sentymentów na rynku itd., itd. Po to robimy te materiały, po to robimy te filmy. Ale to nie jest tak, że każda analiza przewidzi wszystko. To po pierwsze, bo to jest gra, to jest bardzo złożona gra. Tutaj jest kilkadziesiąt milionów graczy, w jednym momencie obstawia przeciwko sobie, każdy jest po której stronie. Nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystko. To, co jesteśmy w stanie zrobić, analizując dane fundamentalne oraz analizując dane on-chainowe, to jesteśmy w stanie systematycznie, systematycznie, systematycznie zdobywać przewagę nad rynkiem. Ok? I tylko o to chodzi, żeby systematycznie zdobywać tę przewagę nad rynkiem. Pokażę Wam teraz e, średnią kroczącą. Wszyscy pokazują 200-tygodniową średnią kroczącą, ja Wam pokażę 300-tygodniową średnią kroczącą. Dlaczego 300-tygodniową? Bo tak na opak, zwróćcie uwagę, wszyscy pokazują 200-tygodniową średnią kroczącą, która wygląda mianowicie tak, że ona niby była wsparciem w roku 2018, w roku 2016 oraz niby powinna być teraz. No i teoretycznie to, to się zgadza, ale jakby 300-tygodniowa średnia krocząca wychodzi już dużo konkretniej, dużo sensowniej, jeżeli już. Mamy tak to analizować. No zwróćcie uwagę, że tutaj rzeczywiście ona była tym solidnym, solidnym wsparciem dziewiąt... na, na tym crashu covid -owym. No i teraz, jeżeli mielibyśmy dojść do poziomu tych, tej 300 tygodniowej średniej kroczącej, to byłby jakiś 16400 poziom cenowy. Niemniej jednak, sami musicie oszacować, sami musicie oszacować, czy na ten moment generalnie kupowanie bitcoina. Jest ryzykowne? Czy na ten moment trzymanie dolara jest ryzykowne? Tak musicie to oszacować. Na podstawie danych historycznych, gdzie, gdzie się teraz znajdujemy? Tak? Sami wyciągnijcie wnioski, sami oszacujcie ryzyko, bo założę się, że wśród ludzi, którzy to oglądają, i to jest normalne, normalne, było znacznie więcej chętnych do kupowania bitcoina na poziomie 60 tysięcy dolarów, na poziomie 50 tysięcy dolarów, na poziomie 68 tysięcy dolarów znacznie więcej chętnych niż na obecnych poziomach. Dlaczego? Bo emocje, bo sentymenty, bo nakręcenie się, bo chęć zarobienia już teraz. Dzisiaj zarobię, jutro sprzedam albo dzisiaj zarobię i dzisiaj sprzedam drożej. tak? Każdemu zależy na tym, żeby zrobić zysk dzisiaj i jutro, od razu mieć zysk, ściągamy. Tutaj jest gra bardziej długoterminowa, na tych poziomach jest gra bardziej długoterminowa, która może się przedłużyć w czasie, przeciągnąć w czasie, tak jak to było w roku 2018-2019, gdy na tym dnie szorowaliśmy w okolicach 3-4 tysięcy dolarów przez 120 dni ponad. Więc to się może przeciągnąć w czasie, natomiast później, jakby ryzyko zysków do strat no jest, nie wiem, dużo zupełnie inne niż na tych wyższych poziomach, także też musimy gdzieś to oszacowywać. Ja nie będę wam teraz sugerować do jakich poziomów dojdziemy, do jakich poziomów nie dojdziemy, ponieważ od tego są dane, które analizujemy na bieżąco. I teraz jeżeli, przykładowo, na tym orderbooku, max orderbook, zwróćcie uwagę, ta ściana zakupowa za jakiś czas, za kilka godzin, za kilka minut, ona może zniknąć, nagle może jej nie być. To świeży, żeby tutaj coś jakiś websocket się nie załadował, chyba. Ok, teraz się porusza. Jeżeli ta ściana by się by zniknęła, by się przesunęła, ona też może zostać przesunięta, to wtedy inaczej pod to zagramy. Jeżeli wystąpią jakieś wydarzenia, jakieś newsy, to wtedy znowu inaczej pod to zagramy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są dane, które analizujemy w czasie rzeczywistym na bieżąco. Ten wskaźnik, to wskaźnik wielorybów. Teoretycznie, jeżeli chodzi o ten stochasty RSI, wybił nam na te najniższe poziomy, natomiast tutaj da, dalej widzimy duże inflowy. Jeszcze te inflowy nie zaczęły spadać, tak? Wiecie o co chodzi. E, jedziemy dalej. Długoterminowych odleży. O tym też mówiłem wczoraj na Zoomie, e, na Zoomie który prowadziliśmy na e, zaprzyjaźnionej grupie. Zwróćcie uwagę, wybicia, takie momenty, w których długoterminowi odleży się wyprzedają. Fajnie ich obserwować kogo fajnie obserwować właśnie długoterminowych hodlerów, bo oni zazwyczaj myślą bardziej z premedytacją, bardziej myślą z jakimś takim wyprzedzeniem. Kogo również fajnie obserwować? Górników. Górnicy też myślą z wyprzedzeniem, tak? Przeważnie. Zwróćcie uwagę, transfery na sieci bardzo wzmożone. Teraz mamy ten spadek i bardzo wzmożone transfery na sieci. To też nam może coś powiedzieć. Jeżeli te transfery na sieci są na tyle wzmożone, na tyle duży ruch jest, na tyle duże zainteresowanie, które może te ceny wyhamowywać na tym poziomie przynajmniej przez jakiś czas o ile oczywiście dalej nie będzie dampowana. No i mamy naszego nupla, czyli, czyli Net Unrealized stosunek zysku do strat po prostu. Im jest niżej ten wskaźnik, tym nie ma się już dalej komu wyprzedawać. Jesteśmy teraz już naprawdę naprawdę nisko, na tym poziomie, niemniej jednak tutaj przestrzeń jeszcze jest. Ok, i na ten moment to by było tyle. Więcej danych, więcej analiz oczywiście na, na kanale, tutaj na grupach. Na ten moment dostęp do narzędzi Maximus w planach miesięcznych, słuchajcie, jest wstrzymany. Na ten moment dostęp do narzędzi Maximus będą miały tylko osoby z dostępem lifetime, czyli te osoby, które wykupiły albo wykupią nieograniczony dostęp do narzędzi Maximus, dostępy lifetime. Wynika to z kilku względów, z, te, z tych względów przede wszystkim. To nie wynika ze spadków bitcoina, broń Boże, od razu neguję, natomiast to wynika po prostu z. Pewnych automatyzacji, które chcemy tutaj przeprowadzić w zespole, które obecny obecne dostęp, dostęp miesięczny był. No przede wszystkim ciężki do utrzymywania ze względu właśnie na brak pewnych automatyzacji, w związku z czym postanowiliśmy się na razie, na ten moment skupić tylko i wyłącznie na jakiś czas, na, może na kilka tygodni, może na kilka miesięcy, zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak się nam uda te automatyzacje szybko przeprowadzić, skupić się tylko na dostępach Lifetime. A później, w momencie, gdy narzędzia będą już gotowe, gdy no, będą już takie w pełni, w, pełni automaty, w pełni zautomatyzowane, czyli będziecie mieli też dostęp do botów, do produkowania swoich własnych botów, do sieci neuronowej i tak dalej, no to wtedy też udostępnimy jeszcze dodatkowo te, właśnie, do, dostępy miesięczne. Ok, tak to wygląda na ten moment. Dajcie znać, oczywiście, jak gracie. Czy gracie teraz na spadki, czy gracie na wzrosty. To jest bardzo interesujące, bo tutaj na pewno jest dużo emocji na rynku. No i tyle. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i niech Hossa będzie z nami. Trzymajcie się. Cześć.